tutaj jestem, czyli moim trenerom oraz rodzicom. Także dziękuję i miłego wieczoru życzę wszystkim. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Też dziękuję mojemu trenerowi Arkadiuszowi Wojewodzie. Dzięki niemu zrobiłem Mistrzostwo Polski. Paweł Lasota i Paweł Malicki. IFA World Arm Wrestling Championship Kuala Lumpur 2023. Pierwszy dzień zmagań i pierwsze wielkie sukcesy Złotych Niedźwiedzi. Ręka lewa. Paweł Lasota, srebrny medal w kategorii Senior Grand Masters. Paweł Malicki, złoty medal w kategorii Junior U18. Paweł Lasota, mistrz świata w arm wrestlingu. Walka finałowa. IFA World Arm Wrestling Championship Kuala Lumpur 2023, drugi dzień zmagań i kolejne wielkie sukcesy Złotych Niedźwiedzi. Trener klubu Paweł Lasota został mistrzem świata w kategorii senior Grand Masters ręka prawa. Junior Paweł Malicki wywalczył po ciężkich walkach medal brązowy. IFA World Arm Wrestling Championship Kuala Lumpur, mówiłam, że to będzie ciężkie. Zaraz panu staroście to oddam. Trzeci dzień zmagań i następne medale wpadające w ręce Złotych Niedźwiedzi Ziemi Korskiej. Dzisiaj Paweł Malicki wywalczył złoto w kategorii niepełnosprawnych ręka lewa oraz srebro w kategorii senior 70 kg ręka lewa debiut. Znowu ta nazwa? Kuala Lumpur. Ostatni dzień zmagań i jeszcze jeden medal oraz statuetka w klubie ponownie walczył pan Paweł Malicki i w kategorii osób niepełnosprawnych na prawą rękę wywalczył złoto. Natomiast w kategorii senior prawą ręką uplasował się na 7. miejscu. Debiut to był na prawą rękę. Poza osobistym sukcesem, Team Polska wywalczyła specjalną nagrodę, statuetkę, za zdobycie drużynowo pierwszego miejsca Mistrzostw Świata w kategorii niepełnosprawnych. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Nie jestem Paweł Malicki ani Paweł Lasota. Trochę mnie ci panowie wrobili i tutaj się troszkę muszę postresować, ale jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogę reprezentować tych panów. Mogę reprezentować klub Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej. Jestem mamą Pawła Malickiego, stąd też tutaj mam... No jestem ogromnie wzruszona, że tutaj trzymam tą statuetkę już po raz kolejny. Paweł Lasota i Paweł Malicki są dzisiaj na ostatnich zawodach w tym roku. Uczestniczą w Pucharze Polski. Jutro i w niedzielę będą walczyć, to aż w Rymanowie, więc prawie 500 km stąd. A ja po prostu w ich imieniu chciałabym bardzo serdecznie podziękować tutaj panu staroście i całej Radzie Powiatu Kolskiego za te statuetki. Myślę, że im się należą, szczególnie należy się panu Pawłowi Lasocie, który jest założycielem klubu Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej i razem ze swoimi zawodnikami myślę, że godnie reprezentuje tą ziemię kolską, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, no i w tym roku również na całym świecie, no bo właśnie te wspomniane zawody Mistrzostwa Świata w Kuala Lumpur w Malezji. W przyszłym roku Grecja, w ubiegłym roku Francja. Jesteśmy szczęśliwi, że klub może istnieć, może działać. I drodzy Państwo, pan Paweł Lasota jest niesamowity także pod tym względem, że nie jest tylko i jedynie zawodnikiem, no i mistrzem samym w sobie, ale przede wszystkim dzieli się swoją pasją, talentem, przekazuje swoją wiedzę, umiejętności zawodnikom klubu, jest ich trochę. I jestem mu ogromnie wdzięczna jako mama Pawła, że przekazuje tą wiedzę i te umiejętności. Jest świetnym trenerem, cudownym człowiekiem, bo działa bezinteresownie. I jeszcze tutaj jako mama Pawła, skoro już mam taką okazję, jeżeli
Znajdą się tutaj może osoby, które chciałyby również nie tylko tą nazwę Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej i tą ziemię kolską na całym świecie nieść na gdzieś tam koszulkach zawodników Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej, to serdecznie zapraszam w imieniu klubu. Zapraszamy jako sponsorów, na pewno im się przyda. I serdecznie dziękuję jeszcze raz i gratuluję wszystkim nagrodzonym. Dziękuję bardzo. Kuba Gajda to mistrz powiatu z 2021 roku i nie ustaje w udanych startach. Rok 2023 to szereg zwycięstw. Pozwolą Państwo, że wspomnę tylko te najważniejsze. Drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w duatlonie juniorów i złoty medal Mistrzostw Polski w duatlonie, złoty medal Mistrzostw Polski seniorów na dystansie sprint i brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów na dystansie super sprinterskim. Kuba Gajda. W imieniu Kuby bardzo dziękuję za nominację. I to tyle. Filip Zaczek, wychowanek MKS Olimpia Koło. Od sezonu 2021-2022 zawodnik Akademii Lecha Poznań, którym w tym samym czasie zdobył z drużyną Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów do lat 15. W maju 2023 powołany do reprezentacji Polski do lat 16 na turniej towarzyski w Danii, gdzie mierzył się z reprezentacjami Szwecji, Danii. Obecnie zawodnik Lecha Poznań do lat 19, grający na pozycji lewego obrońcy i lewego skrzydłowego. Dobry wieczór Państwu. Na samym początku chciałbym podziękować za zaproszenie. Jest to naprawdę bardzo wielki zaszczyt być tutaj razem z Wami i pogratulować Wam wszystkim tych statuetek, bo to jest naprawdę duży wkład pracy włożony. Chciałbym podziękować również klubowi MKS Olimpia Koło za to, co dla mnie zrobili, bo to jest naprawdę niesamowity klub według mnie. Wszystko zawdzięczam im od samego początku. Chciałbym podziękować chłopakom, z którymi grałem. Każda minuta z Wami na boisku to była czysta przyjemność i duża radość. Chciałbym też podziękować mojemu obecnemu klubowi, Lechowi Poznań, za możliwość rozwoju i za wkład pracy trenerów i fizjoterapeutów, który jest dla wszystkich zawodników naszej Akademii oferowany. Najważniejsze zawsze zostawiam sobie na koniec, także chciałbym podziękować trzem najważniejszym osobom w moim życiu. Mojej mamie, mojej siostrze i mojemu tacie. Myślę, że gdyby nie oni, nie byłoby mnie tutaj. Myślę, że nie stałbym w tym miejscu i nie osiągnął tylu rzeczy, ponieważ głównie to... Oni, no myślę, że to główna ich zasługa, tak, także dziękuję. To jest właśnie mój tata. Dziękujemy bardzo. Jarosław Kawka. Proszę Państwa, ta nominacja pokazuje, że nawet starsi ludzie mogą dostać nominację w sporcie. W sensie starsi ode mnie, chciałem powiedzieć, no przejęzyczyłem się. Jarosław Kawka to człowiek, który wymaga od siebie bardzo dużo. Dzięki niemu sport w powiecie kolskim nabrał zupełnie innego znaczenia. Dzięki jego przychylności rozwijają się sekcje piłkarskie, koszykarskie czy nawet taneczne. Jego zaangażowanie i profesjonalizm został zauważony również przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, który
zdecydował o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie Mistrzostw Polski Kobiet w biegu ulicznym na dystansie 10 km, co miało miejsce podczas 43. biegu warciańskiego w tym roku. Zapraszamy do nas Jarek Kawka. Jarek, gratuluję. Dobry wieczór Państwu. No, nie spodziewałem się tego wyróżnienia, bo już nie jestem jakimś tam czynnym sportowcem. Jednak no, jestem zszokowany i zaskoczony tą decyzją, że to właśnie to wyróżnienie trafia dla mnie, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole i za to serdecznie dziękuję. Dyrektorem Miejskiego Sportu i Rekreacji w Kole jestem od roku 2016. I tak naprawdę tam nie pracuję, tylko dobrze się bawię, bo realizuję swoje dziecięce marzenia. Jednego roku zrobimy boisko, jednego roku zrobimy ściankę do tenisa, jednego roku piaskownicę, żeby sobie poskakać w dal. I tak wyglądają właśnie nasze obiekty. Myślę, że to jest wizytówka naszego miasta i powiatu. I to są obiekty, myślę, że na miarę XXI wieku. Oprócz tego zrealizowaliśmy kilka imprez, eventów, fajnych wydarzeń, na które też sam jeździłem i których brakowało mi w mieście Kole i powiecie, dlatego tutaj się pojawiły. Tak jak tutaj pan prowadzący powiedział, takim wyznacznikiem tego wszystkiego był właśnie ten rok. Były te 12 PESLA Mistrzostwa Polski w biegu ulicznym kobiet, z czego jestem bardzo dumny. Bo te mistrzostwa w biegach na 5 km i na 10 km odbywały się tylko w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku i w Kole. I to była naprawdę świetna, świetna promocja. To wszystko udało się zrealizować, myślę, że łącząc pracę społeczną z zawodową. Dlatego ten sukces jest. I jest tutaj jeszcze jedna ważna materia. W tym sukcesie. To są moi przyjaciele. Ja nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, żeby kogoś nie pominąć, ale to są firmy, to są jednostki, to są samorządy, to są parlamentarzyści, to są wolontariusze, to są ludzie dobrej woli, to są w końcu mieszkańcy naszego miasta i powiatu, którzy przez te 7 lat nas wspierali, zarówno finansowo, rzeczowo i fizycznie. I ci przyjaciele siedzą tak naprawdę naprzeciwko mnie, to wy państwo, bo z większością z was współpracuję, a ta nagroda nie jest moja. Tę nagrodę decyduję dla was, dla moich przyjaciół. Wymagaj od siebie, nawet gdy inni od ciebie nie wymagają. To przesłanie podesłała mi moja żona troszeczkę może w innym wydaniu. Wymagaj od siebie, nawet gdy ja zapomnę od ciebie wymagać, ale przełożyłem sobie to na pracę zawodową i naprawdę to się sprawdza. Zapraszamy żonę. Także jest żona, dziękuję. Zapraszamy żonę. Jest. Skoro już tutaj stoję, chciałbym pogratulować wszystkim wyróżnionym, wszystkim laureatom, bo tak jak pan starosta powiedział, jesteśmy tu wszyscy zaproszeni przez takie dwa czynniki pewnie, ciężką pracę i wytrwałość. Myślę, że wszyscy możemy czuć się wyróżnieni i tak już na sam koniec też chciałem podziękować panu staroście świetnej gali, świetnej imprezy. Kiedyś myślałem, żeby to zorganizować i pewnie bym zorganizował dla samych sportowców. A wy to troszeczkę poszerzyliście i bardzo dobrze. Gratuluję, bo naprawdę świetna impreza. I teraz już naprawdę kończę. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu, aby nowonarodzony Chrystus przyniósł wiarę, nadzieję i miłość. Natomiast każdy dzień roku 2024 był tak piękny i wyjątkowy, jak ten
wigilijny wieczór, który jest przed nami. Dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru. Z uwagi na to, że ten wieczór obfituje w same niespodzianki, tą niespodziankę chciałam zatrzymać na rok przyszły, bo będzie piąta gala, ale że Radek powiedział schodząc ze sceny, chcę, żebyście Państwo wszyscy to usłyszeli, że mnie zabije. Więc muszę to zrobić dzisiaj. O, się przewrócę. Ja poproszę pana starostę, żeby zaprosił wszystkie dziewczyny z wydziału. Zabiją mnie wszyscy. Jedna statuetka, bo by na mnie krzyczały, że za dużo wydałam. Więc zapraszam Agnieszkę Janiak, Justynę Kwiatkowską, Alicję Łączkowską, Ewę Połomską, Koligot, Mirosława Łukaskiego, Olę Marciniak i Kasię Nowicką. Także ja muszę się z Państwem już pożegnać. Miło było. Ja też nie mam łatwego charakteru, więc naprawdę wielkie brawa dla nich. Proszę Państwa, mam problem z mówieniem, bo zawsze nie zauważyłam. No cóż, nie bylibyśmy tak wspaniałym wydziałem, gdyby nie nasza pani naczelnik Dorota Szkudlarek. No ktoś musi nas ciągnąć ku górze, tak? A że ciągnie nas... Nie, to wy mnie ciągniecie ku górze. Bardzo wysoko, tak więc niech się wypowiedzi. Ja już dzisiaj dosyć powiedziałam, miałam bardzo dużo ciężkich słów. I zostawiam wam mikrofon, bo wy to lubicie, więc to taka niespodzianka dla was. Ja tylko powiem, skoro lubimy, to tylko lubię śpiewać psalmy. Ja tylko powiem tak, że gdyby nie Dorota, nie byłoby tej gali, nie byłoby tego wydziału. Jest... Teraz mówimy o Wydziale Oświaty, panie starosto. To Dorota jest takim naszym przewodnikiem. Wspaniałą koleżanką, wspaniałym naczelnikiem, przyjaciółką i to wszystko dzieje się dlatego, że my jesteśmy fajną grupą i mamy takiego fajnego naszego lidera. Ale to jest tak, jak Jarek powiedział, samemu się nic nie zrobi i tak naprawdę najważniejsi są przyjaciele i przepraszam za tą prywatę, no ale muszę się z Państwem pożegnać, bo Radek idzie mnie zabić, one mnie dobiją i zakopią, więc no jakby musimy się pożegnać. Także jeszcze raz Wam bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Tobie, Mirku, za wszystkie moje jakieś... niesamowite pomysły, które zawsze realizujesz. Czasami znikasz, no ale znikający punkt ma to do siebie, że znika. Zapraszam. Jestem też w zespole Rodzynkiem, poza panem starostą. No, bo i słociutkim. Tutaj wszystkim. Bardzo dziękuję. Ja po prostu dowiozę na każdą imprezę tak wspaniały zespół, w którym mi przyszło pracować w tej nowej mojej pracy. Jestem bardzo zadowolony i zawsze walczyłem w tej ubiegłej i w tej, w której teraz jestem. Pamiętajcie, najważniejszy jest dobry zespół. Dziękujemy. A teraz zapraszam wszystkich, bo już widzę, że tak. Zapraszam wszystkich na utwór, który wyrazi to, co w Państwo macie w sercach i kim naprawdę jesteście. Dziękujemy. Tak, może pan zejść.